W sobotę na trasie Legnica-Chojnów mogło dojść do tragedii. Swoją podróż przy drożnym rowie zakończyła kierująca pojazdem marki BMW matka z dwójką dzieci. Przyczyną była nieuwaga. Zagapiła się podczas poprawiania dzieci w fotelikach. Odwróciła się i w tym momencie wjechała do rowu, uderzając w drzewo. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale policja ostrzega, że nie tylko alkohol czy narkotyki są przyczynami wypadków drogowych. To również brak odpowiedniego skupienia kierowcy. Owszem, nasza nieostrożność polegająca na wykonywaniu różnych czynności podczas prowadzenia pojazdu bardzo często doprowadza do różnorakich zdarzeń drogowych i bardzo często również do tych niestety nieszczęśliwych z tym skutkiem, gdzie już dochodzi do obrażeń ciała. Do najczęstszych błędów popełnianych przez kierujących należy korzystanie na przykład z różnych urządzeń w czasie jazdy. Głównymi, że tak powiem, czynnikami przy takich zdarzeniach zazwyczaj jest korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy, używanie nawigacji, zmienianie trasy, jak i sięganie po posiłki, w sensie jedzenia, picia, szukanie dokumentów. Sobotnia sprawczyni wypadku miała dużo szczęścia, ucierpiał jedynie jej samochód. Jednak pamiętajmy, że posiadanie szczęścia to nie zasada. Prowadźmy z głową.